Drodzy, za chwilę kazaniem Słowa Bożego będzie nam służył brat Szymon Wygnański. Przeczytam teksty wprowadzające z Księgi Jeremiasza, 13 rozdziału, wiersz 16 i 17. Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Zapraszam cię, bracie Szymonie, do kazania. Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich ponownie. Tutaj widzimy w tym fragmencie Boga, który się zalewa łzami. Zanim jednak przejdę do analizowania pewnych fragmentów z Pisma Świętego, jak zwykle mam do was bardzo gorącą prośbę. Potrzebuję tego nie mniej niż wcześniej. Otóż chcę was prosić o gorącą modlitwę. Modlitwę za tym, aby to nie moje słowa były, aby to Bóg mógł przeze mnie przemawiać. Ja jestem tylko pyłem, parą. A ja wam nie mogę dać życia, ale Bóg może. Dlatego proszę was, abyście gorąco się modlili, aby cały czas powtarzali w sobie, aby Bóg sprawił, że to Jego słowa będą przeze mnie przechodziły. Czy zastanawialiście się nad ofiarami w Starym Testamencie i nad tym, co Izraelici myśleli w momencie składania tych ofiar? Otwórzmy przykład. Chodzi mi o przykładowo trzecią Mojżeszową, trzeci rozdział, werset pierwszy. Przykładowy zapis o ofiarach Starego Testamentu. A jeżeli jego ofiara ma być rzeźną ofiarą pojednania, jeżeli chce ją złożyć z bydła rogatego, to niech złoży na nią przed Panem samca lub samicę bez skazy. I to, na co chciałbym tutaj położyć nacisk, to jest to słowo bez skazy. Jak wiecie, na pewno ofiary zawsze musiały być bez skazy. To nie jest nic szczególnego, jaka jest w tym wersecie. Zgodzicie się ze mną? Tak jest. Zawsze tak było. Zawsze Bóg mówił, ofiara ma być bez skazy. Wiemy dlaczego, nie? Symbolizuje Jezusa, więc oczywiście musi być bez skazy. Ale co myślał Izraelita w momencie, gdy przychodził do kapłana z tą ofiarą? Co musiało być w jego głowie? Jakie myśli? Przychodził z tą ofiarą, a ten kapłan dokładnie oglądał tą ofiarę, patrzył, czy gdzieś nie ma jakiejś krostki, może jakiegoś złamania, może coś jest z tą ofiarą nie w porządku. Co on sobie myślał? Czy za każdym razem tylko jedna myśl mu przechodziła przez głowę, aha, przyjdzie Mesjasz i ten Mesjasz będzie doskonały. Czy może coś innego? Wydaje mi się, że Bóg chciał przekazać nie tylko tą sprawę o Mesjaszu. Myślę, że my obecnie lepiej rozumiemy tą sprawę doskonałego Mesjasza bez skazy niż Izraelici składający te ofiary wtedy. Wydaje mi się, że Bóg chciał im również przekazać tą ważną informację, że ofiara Jemu składana musi być bez skazy. Że to, co oddajesz Bogu, musi być doskonałe. I tutaj na myśl przychodzi mi historia, która się wydarzyła pod Aj. Pamiętamy Księgę Jozuego, gdy po zdobyciu Jerycha Bóg powiedział do Jozuego, to jest w rozdział 6, werset od 18 i 19. Przy zdobywaniu Jerycha, jakie słowa Bóg powiedział do Jozuego? Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela.
i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu. Wejdą do skarbca Pana. Bóg dał dokładny opis zdobycia Jerycha. Dokładnie, co mają zrobić, którego dnia, a jak już wejdą zdobywać, to co mają zrobić z tymi rzeczami, które tam wezmą jako łup. Jak wiemy, Achan z plemienia Judy targnął się na to, co było obłożone klątwą. Przeszedł tak samo jak Izraelici, inni Izraelici wokół murów Jerycha, dokładnie według wskazań Boga, ale jedną rzecz nie zrobił tak, jak Bóg powiedział. Czyli można powiedzieć, nie oddał Bogu ofiary bez skazy. Stwierdził, zaryzykował życie w nie do końca zgodzie z Bożym ideałem. On wyszedł z Egiptu, chodził po pustyni, był w Kościele Bożym, ale zaryzykował życie nie do końca z Bożym ideałem. Targnął się na to, co Bóg nie pozwolił. Zrobił coś, co Bóg wyraźnie zakazał. Następnie zwróćmy uwagę, jaka była tego konsekwencja. Strach. Ale nie tylko u Achana. Otóż strach w całym obozie izraelskim. To jest Jozuego rozdział 7 i wersety 4 i 5 będę czytał. I wyruszyło tam z ludu około 3000 mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów. I pobili ich na zboczu. Stopniało przed o serce ludu i stało się jak woda. Po tak wielkim zwycięstwie i manifestacji Bożej mocy przy zburzeniu Jerycha, nagle lud izraelski ucieka. Ucieka przed mężami z Aj. I nawet jeżeli oni zadali jakiś cios, zabili tych 36, to na wojnach sprawa jest taka, że ginie dużo więcej. Dlatego nie powinno ich to przerazić. Jednak coś jest w ich umysłach. Oni raptem nie mają pewności siebie. Gdy nie żyjemy 100% w zgodzie z Bożymi zaleceniami, nie możemy liczyć na pewność siebie. Idziemy na ślepo przez życie. Boimy się. Troski życia się pojawiają, nie? Jeśli jest cokolwiek, co jest wyraźnie potępione, a my się tego trzymamy, Bóg nas po prostu nie może prowadzić. Bóg nas napomina, to prawda. Duch Święty cały czas pracuje. Nie chcę powiedzieć, że tak nie jest, bo to Bóg nas szuka. Ale czy idziemy tą drogą, którą jest Jezus? Gdy robimy rzecz, która jest wyraźnie zakazana, jak myślimy, czy Bóg chce, aby Ewangelia zawędrowała do Gdańska? Czy to jest Jego wolą? Czy Bóg by chciał tego? No chyba wszyscy się zgodzimy, że Bóg naprawdę by bardzo tego pragnął, żeby Ewangelia tutaj w naszym mieście kwitła. Czy Duch Święty ma moc przekazania tej Ewangelii? Ma taką moc? Czy Duch Święty ma moc, żeby całe miasto płonęło Ewangelią? Ma moc. Tak, tak. Duch Święty ma moc. Widzę, kiwacie głowami. Zgadza się. Duch Święty ma moc. Zatem co jest problemem? To właśnie grzech jest problemem. To tak zawsze właśnie do tego się wraca. To właśnie grzech jest problemem. To znaczy nasz brak podjęcia decyzji jest problemem. W księdze Jeremiasza, 2 rozdział, 2 werset, czytamy takie słowa. Księga Jeremiasza, 2 rozdział, 2 werset. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości,
na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Czy pamiętamy taki czas w naszym życiu, gdy płonęliśmy miłością do Boga? Jeśli teraz masz taki czas, to jest wspaniale, bardzo się cieszę. Chciałbym zaapelować do ludzi, których Duch Święty napomina, że utraciłeś swoją pierwszą miłość. Czy jesteśmy w stanie sobie przypomnieć ten czas, gdy naprawdę to Bóg był na takim pierwszym miejscu, a wszystkie inne rzeczy były w życiu, ale daleko w tyle. A sprawa Boża była najważniejsza. To Ewangelia była najważniejsza. Pamiętamy ten czas? Jak się dobrze wtedy czuliśmy? Jakie szczęście i radość wypełniało nasze serce? Jaki pokój? Czy ten czas narzeczeństwa mamy teraz w Gdańsku? Gdzie jest ten nasz czas miłości? Można odejść tak daleko, że zaczyna się myśleć, że wszystko jest w porządku. Że tak jak jest, jest ok. Że to jest to, o co chodzi. Można odejść tak daleko, żeby nie widzieć nic złego w stanie letniości. I to jest bardzo ryzykowne. I to jest ten sen, który właśnie nam współcześnie żyjącym, wierzącym ludziom zagraża. Zapadnięcie w taki sen, że wydaje nam się, że jest wszystko ok. Wiemy, że nie jest. Wiemy, że nie jest. Wiemy, Duch Święty nas napomina, Duch proroctwa nas napomina, Biblia i proroctwa na ten czas nas napominają, że tak wcale nie jest, że nie jest idealnie. W zasadzie to Biblia mówi, że jest bardzo źle. I jak spojrzymy dookoła, a potem przeczytamy Dzieje Apostolskie, to różnica jest tak kolosalna, że w zasadzie rozkładamy ręce. Nie? Gdzieś jest pragnienie w sercu, żeby tak było, jak w tych Dziejach Apostolskich. Żeby takie rzeczy się działy jak tam. Ale widzimy, że tego teraz nie ma. Dlatego nawołuję, nie poprzestawajmy. Nie myślmy, że jest ok. Trzeba walczyć o to, żeby było lepiej. Tylko, czy możemy przyjść do Boga? Tak, wiemy. Wiemy, uczymy się o tym co tydzień. Wiemy, że możemy przyjść. Przeczytam teraz werset z Księgi Jeremiasza, kawałeczek dalej, rozdział 3, werset 1. I rzekł Pan, gdy mąż odprawi żonę swoją i ta odejdzie od niego i wyjdzie za innego mężczyznę, czy tamten może jeszcze do niego powrócić? Czy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta? I czy ty, która uprawiałaś nierząd z wieloma zalotnikami, możesz powrócić do mnie, mówi Pan. Słowa bardzo mocne. Bóg zadaje pytanie Izraelowi. Bóg zadaje pytanie nam. Zastanów się. Czy tak po prostu według prawa my możemy wrócić do Boga? Czy jeżeli ktoś odszedł od Niego, miał te bożki domowe, te nasze współczesne bożki, to czy tak według prawa możemy wrócić do Boga? Werset 12 w rozdziale 3 mówi tak. Idź i głoś te słowa ku północy i mów. Nawróć się, żono odstępna. Izraelu, mówi Pan, nie spojrzę na was surowo. Gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, i nie chowam gniewu na wieki. Ja jestem dobrotliwy, mówi Pan. Że nawet w obliczu tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, Bóg mówi, stoję u drzwi i kołaczę. Nawet w tym momencie. Nawet teraz, jak Kościół Boży ma tak wielkie poznanie, bogaty jestem, a tak mało działa, a taką małą miłość żywi do Boga, która jest mierzona w uczynkach.
Bóg mówi, nawróć się, przyjmę, nie spojrzę na ciebie surowo, tylko chodź, chodź do mnie. Jednak Bóg stawia pewien warunek. Otwórzmy teraz 4 rozdział Jeremiasza i 1. Jeśli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeśli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już dułał. Nie możemy powiedzieć, tak Boże, ja chcę żyć z Tobą, ale te sprawy, o których mnie napominasz codziennie, to może Ty mi je jakoś tam zabierzesz, może ja tak nie muszę tego oddawać, może jeszcze trochę w tym zostanę, zobaczymy jak będzie. Bóg mówi wyraźnie, chcesz zawrócić? Zawróć. Przyjmę Cię, nie spojrzę surowo, ale tamto musisz zostawić, musisz. Nie ma innej możliwości. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, wersety od 1 do 5 są takie słowa, takie myśli zawarte. I wy umarliście przez grzechy wasze. Tutaj Paweł pisze do wiernych z pierwszego wieku naszej ery, do chrześcijan. I wy umarliście przez grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wiecznej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Chciałbym tutaj podkreślić tylko jedną myśl. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś, nie teraz, w pożądliwościach ciała, w pożądliwościach, ulegając woli ciała, ulegając grzechowi. Paweł pisze do Efezjan i mówi im wyraźnie. Jest duch, który działa w synach opornych. I wy wszyscy byliście pod jego kontrolą. Mówi wyraźnie do Efezjan. Wy wszyscy byliście pod jego kontrolą, ulegając jego woli. Ale to było kiedyś. Ale teraz jest czas, gdy Ewangelia w tobie wygrywa. Podobna myśl jest zapisana w liście do Kolosan. To jest 3 rozdział. Wersety od 5 do 7. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Znowu, do Kolosan, do chrześcijan zamieszkujących w Kolosach, Paweł mówi, tak, wy byliście grzesznikami, jesteście grzesznikami z uwagi na to, że kiedyś oddawaliście się woli diabła. Ale nie teraz. Gdzie jest twój grzech, Izraelu? Co jest twoim bożkiem? Czy jest to telewizor? Czy to jest może nadmierne dbanie o piękno i wygląd? Co o mnie ludzie powiedzą? Jak na mnie spojrzą? Może Facebook? Może lubisz czasem wypić kielich alkoholu, mimo że oświadczasz, że tego nie robisz? Może jest to pornografia? Może zdarza ci się nawet trawkę czasem zapalić, gdy nikt nie widzi? Gdy jesteś wśród ludzi, którzy nie są z Kościoła. Może hazard. Może uwikłałeś się w gry komputerowe.
Teraz powiem coś, co może wam zaszumieć w uszach, a może składasz ofiarę z dzieci. Dlaczego tak powiedziałem? Otóż cokolwiek co robisz, jest kosztem innych. Jeśli oddajesz się rzeczy, która jest zakazana, to robisz to kosztem swoich dzieci, swojej umiłowanej żony, swojego umiłowanego męża. Grzech ciągnie za sobą olbrzymią ilość smutku. I ten smutek nie spada tylko na ciebie. Ten smutek spada na ludzi, których kochasz. Spada na Boga i spada na ludzi, których kochasz. W ten sposób może się okazać, że nasze dzieci kładziemy na ofiarę naszym bożkom. Cierpią najbliżsi. Mówisz, Biblia może nie zakazuje mi tego czy tamtego, tak wprost, na przykład, czy w kwestii, no, na przykład nic nie mówi o tytoniu, nic nie mówi o alkoholu, o pornografii też tak wprost nigdzie nie mówi, nie? Powiesz, że to w zasadzie Biblia nic wprost tego nie mówi, ale czy postępujesz zgodnie z miłością, na przykład niszcząc swoje zdrowie? Z miłością bliźnich. Przecież gdy tego zdrowia nam zabraknie, to inni będą się musieli nami opiekować. I zrobią to, ponieważ nas kochają. Ale będą musieli to robić. To jest koszt. To są ofiary, jakie zostaną poniesione z uwagi na nasz grzech. Jakikolwiek by nie był ten grzech, jakikolwiek by on nie był, może akurat nie trafiłem tutaj w pewne grzechy, jakimi szatan może nas spętał. Podobnie jak Achan, to nie tylko ty pozostajesz pod przekleństwem, ale cały Kościół Boży. Musimy spełnić ten warunek. Musimy go spełnić. A zwlekanie jest śmiertelne. Znany tekst w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 16 werset mówi: czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Niestety przykre jest to, gdy raz szatan nas oszuka i powie: to nie jest takie złe, może raz spróbuj. Przykre jest to, że w tym momencie, gdy mu ulegniemy, idziemy do niewoli. I na dobrą sprawę, jeżeli teraz te słowa jakoś ciebie dotknęły, które powiedziałem, gdzieś Duch Święty wskazał ci ten problem i nie wiesz, jak stąd wyjść, to dzieje się tak dlatego, że kiedyś popełniliśmy błąd w życiu, ufając szatanowi bardziej, a teraz jesteśmy w jego niewoli. Tak właśnie to się dzieje. Grzech rodzi niewolę, a z niewoli nie można tak łatwo się wydostać. Niewolnik musi zostać wyswobodzony. I nasz stan właśnie jest taki, jak w księdze Jeremiasza jest zapisany fragment o murzynie, który nie może zmienić swojej skóry. To jest księga Jeremiasza, 13 rozdział, 23 werset. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? Taki jest stan. Jeżeli kiedyś popełniliśmy ten błąd i daliśmy się nabrać, że to będzie lepsze życie, teraz jesteśmy w niewoli i teraz nie możemy zmienić naszego postępowania. Na pewno nie tak łatwo. I czy możemy zrobić to sami? Wiemy, że nie. Pomijając już Boże działanie, które jest, które Bóg chce nad nami roztoczyć, zmiana nawyku jest wyjątkowo trudna. I nawet gdy przyjdziemy do Boga, prosząc Go o wybawienie i On nam da wybawienie, On nas usprawiedliwi, jeśli wyznamy nasz grzech, Bóg nas usprawiedliwi, to jest pewne. To zmiana nawyku może się okazać bardzo trudna. Pewne rzeczy, do których przywykł nasz umysł do czynienia, On będzie to odtwarzał w sytuacjach.
Teraz na szczęście mamy łaskę Bożą i możemy z tym walczyć. I możemy się łapać. Aha, to jest złe, więc ja to odrzucam. Ale zmiana nawyku jest trudna. To wam powie każdy, który był w nałogu i wyszedł nawet dzięki łasce Bożej. Że gdzieś tam się pojawiały jeszcze myśli, które musiał od siebie odsunąć. Wiele razy upadniesz, jeśli taki nawyk gdzieś miałeś. Jeśli walczysz z czymś, wiele razy upadniesz. To jest pewne. Ale Bóg daje zwycięstwo. My możemy z naszej strony uważać na ten wyzwalacz. Za każdym razem w nałogach jest pewna taka sprawa, mówię w nałogach, w grzechu, jest pewna taka sprawa, która go wyzwala. Na przykład pewną czynność zawsze robiłeś, gdy wracałeś z pracy. Za każdym razem. Z każdym razem. I teraz znowu, teraz postanowiłeś, okej, od dzisiaj oddaję się Bogu. Oddaję moje życie Bogu. Wierzę, że On mi wybaczył i wierzę, że da mi życie i moc. I wracasz z pracy. Wiesz, jaka myśl się pojawi w głowie? Dokładnie taka sama, jak od paru lat. Identyczna. Tylko teraz jesteś pod łaską Bożą. Oddałeś się. Jest inaczej, ale musisz walczyć. Bądź tego świadom. Bądź tego świadom, że to nie jest... Ta walka jest na śmierć i życie. I nasz umysł pozostaje grzeszny aż do przyjścia Pana. Dlatego znajdź sobie coś w zastępstwo. Coś, co zastąpi ten stary, zły nawyk. Weź Biblię. Może idź świadczyć w tym czasie. Zajmij się czymś. Brak zajęcia jest jednym z największych wrogów. Naprawdę. Gdy nie masz zajęcia, szatan tylko się cieszy, zaciera ręce. To teraz ja rzucę na niego moje pokusy. I rzuca. I jedną za drugą. Dzięki mocy Bożej możemy wygrać. Ale czy chcemy ryzykować? Czy modląc się, nie wódź nas na pokuszenie, sami będziemy przychodzić i oddawać się na pokuszenia? Dużo się módl. Ważne jest, abyś walcząc ze swoim grzechem był wypoczęty. Biblia mówi, trzeźwimi bądźcie. Brak snu, zła dieta sprawia, że nasz umysł nie jest trzeźwy. Że my nie potrafimy się modlić w każdym czasie. Musimy na to uważać. To jest pewien mechanizm, jaki szatan wie, że działa w stosunku do synów Bożych i córek Bożych. Gdy sprawi, że będą oni wyczerpani, gdy sprawi, że ich dieta będzie błędna oraz brak snu, to ludzie mogą ulec. Oczywiście ideałem jest nasz Jezus, który był kuszony na pustyni i nie uległ. My jesteśmy, mamy jednak defekt. Jest taki werset w piśmie, który ja chyba za każdym razem tutaj go przypominam, przywołuję na pamięć. To jest werset zapisany w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, werset 21. Jest, na samym początku Ewangelii jest jasno pokazane, jaki jest cel Jezusa. I urodzi syna i nadasz mu imię Jezus. Albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. Jezus zbawia od grzechu. Jezus daje zwycięstwo. I tak jak na lekcji było powiedziane u nas w klasie, no ale przecież diabłów jest wiele, diabeł ma tyle swoich agentów, to Bóg może czasem nie może nas zbawić. Nie. Bóg jest silny. Musimy w to uwierzyć. Jeżeli mamy tą złą skłonność, która gdzieś tam walczy z nami, musimy uwierzyć, że Bóg ma moc. Bo Bóg ma moc. Ja wiem, bo ja jestem grzesznikiem. Jeśli w czymś jestem dobry, to w grzeszeniu. Tak. I wiem, że Bóg ma moc wyrwać człowieka z grzechu. Wiem, bo tego doświadczyłem. Wierzę, że nie tylko ja na tej sali tego doświadczyła. Bóg ma moc nas wyrwać z grzechu. Bóg jest wielki i potężny. I na dobrą sprawę to jest bardzo proste. Biblia mówi, kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota. I
Naprawdę, tutaj nie ma co się zastanawiać. Do tego to się sprowadza. Jeśli mam Syna, mogę mieć żywot. Tylko pytanie, czy ten Syn może we mnie przebywać, gdy ja trzymam się kurczowo czegoś, co zakazał? Pytanie, czy charakter Jezusa właśnie taki jest? Pamiętacie bardzo srogie słowa zapisane w Ewangelii Mateusza 7:23? Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Miłujący Bóg, Jezus, mówi takie słowa. Te słowa w końcu zostaną wypowiedziane. Jeśli my trzymamy się grzechu, nie chcemy go puścić, Jezus nie może w nas działać. Duch Święty nas owszem napomina i chwała Mu za to. On wskazuje nam, to jest nie tak, musisz poradzić sobie, ja Ci pomogę, jestem, żeby Ci pomóc. Podejmij decyzję. Teraz otwórzmy Księgę Jeremiasza, 14 rozdział, werset 7. Bóg pragnie, abyśmy przyszli do Niego i powiedzieli takie słowa. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak Ci każe Twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy. Gdy nie przyjdziemy do Boga w takiej skrusze głębokiej, może być, Bóg nam nie wybaczy. Nie to, że nie chce, ale my nie zrozumiemy tego, że jest coś nie tak. Gdy nie przychodzę do Boga i nie mówię Mu, Boże, liczne są moje wykroczenia. Naprawdę liczne, tak liczne, że ja ich zliczyć nie mogę. Co mam zrobić? Boże, ratuj. Gdy nie przyjdę w takiej skrusze, gdy nie wyznam swojego grzechu, nie może być nawrócenia od grzechu. Jezus zdecydował, że nie popełni grzechu, choćby miał zginąć. Taką decyzję podjął. Choćby miał zginąć, grzechu nie popełnia. Taka myśl była w jego umyśle. Kocham Boga i nie zrobię Mu tego. Kocham tych ludzi, którzy są wokół mnie. Nie zrobię im tego. Nie popełnię grzechu. Nie popełnię. My również musimy taką decyzję podjąć. Oczywiście ciężko nam jest powiedzieć, choćbym miał umrzeć, grzechu nie popełnię. Bo nie znamy nas samych, nie znamy naszego serca. Ale na dzień dzisiejszy mogę chociażby zdecydować na tyle. Mówię, na dzień dzisiejszy bym chciał taką decyzję podjąć. Bym chciał oddać życie, żeby walczyć z grzechem. Żeby walczyć z tym, co mnie usiedliło. I niech wtedy się dzieje wola Boża. Wtedy, Boże, oddaję się w Twoje ręce. Ja umarłem. I teraz Ty mnie prowadź. Jak będzie trzeba podnieść śmierć, okej, przygotuj mnie na to. Nie chcę grzeszyć. Wystarczająco grzech doprowadził spustoszenia na tej planecie, żebym ja miał w tym udział. Nie chcę grzeszyć. Jezus podjął taką decyzję i ta decyzja musi być przez nas również podjęta. Bo życie z Bogiem jest super. Bo życie z Bogiem jest naprawdę fantastyczne. Po jednej stronie mamy ten grzech, który, okej, czasem nasze serce mówi, będzie Ci dobrze, będzie w porządku. Poczujesz ulgę, pokusy znikną, no bo już dasz upust im. Ale tak naprawdę, okej, pokusa zniknie, ale zaczną się wyrzuty sumienia, człowiek zacznie się czuć źle, potem ten niepokój. Tak jak jest, gdy człowiek grzeszy. A z Bogiem po prostu jest, no życie jest beztroskie. Wszystko się układa, chociaż tak nie do końca, w pewnym sensie. O to mi chodzi, że widzimy, że sytuacje się układają w naszym życiu. Widzimy, że wszystko się skleja. Okej, to teraz skończyłem i dopiero w tym momencie Bóg dał mi kolejną pracę. Ktoś zadzwonił dokładnie wtedy, kiedy miał. Takie rzeczy zaczynają się dziać. Widzimy, że wszystko nie jak puzzle. Jak puzzle, jak zaczyna się ze sobą kleić. Tego nie ma na ścieżce zakazanej.
to jest na ścieżce Bożej. Jest to tak fantastyczne doświadczenie. I pewnie przypominacie sobie ten czas. Wiecie, jak to jest, nie? Wiecie, jak to jest, nie? Jest fajnie, jak wszystko się układa, jak sytuacja, jak ktoś przychodzi, albo jak gdy zbierane są pieniądze, jest dokładnie tyle, ile trzeba na dany cel. Takich sytuacji można mnożyć. I człowiek, który zdecydował, że pójdzie drogą pańską, każdy jego dzień tak wygląda. Każdy dzień jest cudem. Widzisz, czujesz Boże prowadzenie. Masz to poczucie. Bóg mnie prowadzi. Jestem w Jego dłoni. Bóg mnie prowadzi, jest ze mną. I czujesz, że każdego dnia budujesz swój charakter. Że idziesz do przodu. Masz to poczucie, idziesz do przodu. Naprawdę życie z Bogiem jest super. Jest super, nie ma nic lepszego. Pojawia się chcenie. Chcenie wykonania. Masz ochotę robić rzeczy, których wcześniej byś nie pomyślał, że masz ochotę. I wiesz, że one są słuszne. Wiesz, że one są dobre. Dlatego dzisiaj, jeśli nie podjąłeś tej decyzji jeszcze, podejmij ją dzisiaj. Podejmij ją dzisiaj. Dzisiaj, teraz, w tym momencie. Podejmij decyzję. Ja chcę oddać się Bogu. A Bóg się zajmie resztą. Ja muszę podjąć decyzję. W lewo czy w prawo? Z Bogiem czy bez Boga? Jeśli nawet upadniesz. No bo jest ten schemat w naszym umyśle. Znowu będziesz przechodził przez ten czas, w którym zawsze upadałeś i znowu będą te sytuacje. Coś się stało. To bój się odejść od Boga. Biblia mówi, z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Właśnie o to chodzi. Żebyśmy się bali stracić to właśnie życie z Bogiem. Bali się upaść, bójmy się upaść. Żebyśmy nie podchodzili nawet do miejsc, w których możemy upaść. Jeżeli wiesz, że za każdym razem, gdy na przykład nikogo nie ma w domu, to robisz to czy tamto, to zadbaj, żeby zawsze ktoś był w tym domu. Proste. Czy ja wiem, że to nie jest proste, że grzech jest trudną rzeczą do pokonania, ale tak to działa. Zadbaj o to. Tyle możesz zrobić ze swojej strony, żeby przypadkiem się nic nie stało. W Księdze Jeremiasza w 10 rozdziale, 8 wersecie Bóg mówi jeszcze taką myśl. Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest cześć oddawania drewnu. Tak samo niedorzecznością jest trzymanie się grzechu. Skoro życie z Bogiem jest takie fajne, jest naprawdę super, nie ma trosk, nie ma zmartwień. Chociaż przychodzą sytuacje trudne, to tych trosk nie ma. Człowiek się nie boi. To dlaczego się trzymać grzechu? To jest niedorzecznością. Bóg mówi, to jest głupota, niedorzeczność. Po co? Bez sensu w ogóle. Bóg ma swój plan i ten plan jest piękny. I objawił go na przykład w Księdze Królewskiej. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 6, werset 13. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Bóg chce z nami mieszkać. Sam Bóg, Stworzyciel Wszechświata. Jego pragnieniem jest życie z nami. Jeszcze otwórzmy Księgę Jeremiasza, 13 rozdział, werset 11. Ostatni tekst na dzisiaj. Pamiętajmy go bardzo. To jest Boży ideał. Czego Bóg pragnie od nas? Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przyległ do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali. Zróbmy Bogu przyjemność, zróbmy nam przyjemność. Żyjmy z Bogiem. Zdecydujmy dzisiaj. Amen.